Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Dominik, kamera podobno dodaje kilogramów, ale w twoim wypadku to przede wszystkim zasługa wizyt na siłowni. Skąd taka zmiana i twoja metamorfoza? To było takie twoje postanowienie kilka miesięcy temu? Wiesz, w tamtym sezonie przy innych zawodnikach wyglądałem dość miernie i postanowiłem coś z tym zrobić. No, siłownia, biceps, klata, nogi oczywiście. Chciałem dla siebie też, żeby nabrać masy, siły, żeby móc się poprzypychać, poprzestawiać z przeciwnikami. Tutaj w szatni jest kilku doświadczonych zawodników, jeśli chodzi o aspekty związane z siłownią. Kto jest takim twoim mentorem? Przychodziłeś do któregoś z zawodników, prosiłeś go o radę? Jak to wyglądało? Nie prosiłem nikogo, sam chciałem. Sam sobie układam, sam robię i tego się będę trzymał. Na pewno przełożyło się to na boisko, bo kartek na pewno tak dużo nie łapiesz. Była taka seria w drugim zespole, także w pierwszej lidze te kartki łapałeś, teraz w ostatnich spotkaniach raczej ich nie łapiesz. To właśnie zasługa tej siłowni, że jesteś w stanie się poprzepychać, a niekoniecznie faulować? To na pewno. Siła dużo mi daje, nie muszę się ślizgiem od tyłu przeciwników wchodzić. I jeszcze z trenerem rozmawiałem na ten temat, żeby nie łapać głupio kartek i to też mi dużo dało. W tej chwili GKS Tychy trzecią najlepszą defensywą w lidze. Jaki jest ten sekret formacji obronnej? W ostatnich spotkaniach ty także tworzysz tą linię. Gdybyś mógł tutaj zdradzić sekret, dlaczego jest aż tak dobrze, jeśli chodzi o obronę? Przede wszystkim bronimy całym zespołem. To jest nasza siła defensywna. Na bramce zawsze mamy, czy to w postaci Jadiego, czy w postaci Konrada, wsparcie, zaufanie do siebie. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, zaufanie. Za nami wyjazdowy maraton, 6 punktów. Czy wbrew pozorom to spotkanie z Górnikiem Łęczna nie będzie wbrew pozorom teoretycznie łatwiejsze? Bo nie ukrywajmy, mamy problemy z zespołami z dolnych rejonów tabeli. Jeśli popatrzymy na wyniki z górną częścią, jest chyba zdecydowanie lepiej. No, zdecydowanie lepiej. Z Radomiakiem mamy lepszy bilans. Teraz gramy z tymi właśnie topowymi zespołami. I to jeszcze u siebie, także mamy przewagę własnego boiska. I myślę, że będzie dobrze. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.